Klaudia, bardzo miło mi Cię widzieć. Wiemy, że jesteś tu nie bez powodu, ponieważ kolejna edycja Hotelu Paradise rusza już jesienią. Wiemy, że będą duże zmiany. Jak Ty byś to skomentowała jako prowadząca, ponieważ jesteś tam od pierwszej edycji? No ten sezon będzie, to jest w ogóle niesamowite i to uwielbiam właśnie w moim programie, że to jest 9. edycja, my nadal zaskakujemy i w tym sezonie również tak będzie, tego elementu zaskoczenia nie zabraknie, tych emocji nie zabraknie, dlatego że ten sezon będzie pod znakiem pojedynków. To będą pojedynki na śmierć, na życie, oczywiście hotelowe. Oni będą tam walczyć o wszystko, o być albo nie być w hotelu i o możliwość przywrócenia kogoś, kto odpadł. Więc no będą ogromne emocje. A czy możesz coś zdradzić o uczestnikach? Jacy są w tym sezonie? W tym sezonie myślę, że najchętniej to bym powiedziała, że byli bardzo przystojni panowie, nie umieszając oczywiście naszym cudownym dziewczynom, ale faceci uważam wiedli prym w tym sezonie. Więc wszystkie dziewczyny myślę, że będziecie bardzo zadowolone. Ale będzie naprawdę cały wachlarz emocji, bo być może pojawi się miłość, na pewno romans, na pewno pojawią się też te złe emocje, ale najważniejsze jest to, że te emocje będą bardzo takie prawdziwe. Czy Ty jako prowadząca, oglądając to, co dzieje się u nich, przeżywasz to razem z nimi, nie wiem, masz czasami wzruszenie, czasami złość, że coś się dzieje, co nie powinno na przykład się dziać? No oczywiście, że mam takie emocje, bo to chciałabym wiele razy, jest tak, że tak chciałabym coś podpowiedzieć, coś pomóc, a absolutnie nie mogę, to muszą być ich świadome decyzje, ja nigdy w życiu nie mogłabym wziąć odpowiedzialności za to, co się dzieje w hotelu na swoje barki, gdybym na przykład cokolwiek im zasugerowała, więc przeżywam to każdorazowo. I czy Ty na przykład jako prowadząca utrzymujesz kontakty z uczestnikami po edycji? Czy zdarzają się jakieś takie przyjaźnie, czy może takie luźniejsze relacje? Są takie pojedyncze osoby, z którymi po dziś dzień sporadycznie wymieniamy jakieś wiadomości.